wychowałem się na wsi, w gospodarstwie, więc widziałem niejednokrotnie na własne oczy, jak wygląda wyschnięta ziemia, która jest spragniona wody, i widziałem, że nawet jeśli spadł deszcz, nawet jeśli spadła ulewa, to jeśli to się wydarzyło raz, to tego deszczu jeszcze było za mało. Jeszcze gleba nie została odpowiednio nawilżona. Ona była mokra, wilgotna tylko na kilka centymetrów, ale głębiej pozostawała sucha. Dzisiaj Słowo Boże mówi o tym, że właśnie Słowo, które Pan Bóg do nas wypowiada, jest jak ulewa, jest jak śnieg, które wnikają w glebę, aby ją użyźnić, aby ją uzdolnić do tego, by mogła wydać plon. Ale to się nie dzieje jeden raz. Żeby gleba została odpowiednio użyźniona, nawodniona, potrzeba długiego czasu, potrzeba nie jednego deszczu, nie jednej ulewy, ale systematycznych, regularnych opadów. W przeciwnym razie gleba pozostanie wilgotna, mokra, użyźniona tylko na powierzchni. Jeśli chcesz rozpocząć czy przeżywać swoją przygodę ze Słowem Bożym, to nie licz na to, że Słowo Boże raz przeczytane, że ono już wywoła w tobie jakiś efekt. Potrzeba jakiegoś czasu, potrzeba jakiegoś okresu, potrzeba regularnego sięgania po Słowo Boże. Potrzeba poddawać swoje serce jakby regularnie pod te opady Słowa Bożego. A wtedy Słowo Boże będzie powoli, ale bardzo konsekwentnie wnikać w twoją głębię, bo chodzi o to, aby nasze serce zostało przeniknięte do głębi i do głębi uzdolnione do wydania owocu. Ale do tego potrzebny jest czas, do tego potrzebna jest cierpliwość i do tego potrzebna jest systematyczność.